Dzień dobry. Dzień jeden dobry. Dzień, do... dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiem wam, jak było naprawdę. Ja wiem, bo wszystko to widziałem. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie ryśki to porządne chłopy. Jak się masz? Tak wcześnie wstałaś? Mąż mnie obudził. Poleciał do biura, niby ten teren szykować. Wiesz, że Karuzel dziś przyjeżdża? Jaki Karuzel? No, jakże mu tam? Takie wesołe miasteczko. Nareszcie będzie można się zabawić. Zawsze to coś nowego. Dużo będziecie mieć dziś roboty? Chyba nie. Targ dopiero jutro. No to powiedz twojemu szefowi, że ja przyjdę o 11:00. Na trwałą. Dobrze. Żeby była parowa. Bo po elektrycznej wypadają mi włosy. Dzień dobry, pani Ignacowo. A dobry, cholera. Od rana trzepię te piernaty. Kości już nie czuję. Wolałabym swojego starego przetrzepać, że tyle kurzu do domu przynosi. Nie ma się z czego śmiać.
Pani mężurkowi też by się trzepanie przydało. No wie pani? Wie, wie. Właśnie, że wie. Krystyna, poczekaj. Nie wiesz, czy pan Wiktor naprawił mi już to żelazko? Nie wiem. Ale masz fryzurę. Zamiast innym loki upinać, mogłabyś coś zrobić z własnymi włosami. No jak się ma takiego przystojnego męża, to samej też trzeba jakoś wyglądać. Dzień dobry. Dzień dobry. Słyszał już pan, panie Ryżyk? Co znów takiego? No, poradki się znowu odmieni. Widzieli go wczoraj z tą Walerką. No daj mi, panie święty, spokój. Z tą Walerką krążył? Posiedzi taki przystojniak przy jednej, to jeszcze przyjdzie. Bo ani to ładne, ani to gospodarne, ani... Widziałam wczoraj ich dzieciaka, brudny, odsmarkany, aż się serce kraje. No lecę już, do widzenia. No przecież widzisz, pan już kogo nie schowała. A gdzie poszedł? No nie wiem, pewnie do warsztatu. Skończysz, właśnie stamtąd lecę. No a co się stało? Cyrk przyjechał. No to co? Ja to podłączę. Trzeba mnie przyznać, bo pana poradzę. Czekaj, czekaj. Jak wychodził z domu, to wziął ze sobą wędkę pewnie do naprawy. Ale na wszelki wypadek skoczy na dwie. Czekaj, czekaj, co za gorączka. Jak będziesz przechodził koło Ryżyka, to podrzuć koszyk mojej synowej i powiedz, żeby wzięła kruchę. Co kruchę? No ciasto, ona już wie. A to pan Poradzki walszykuje? Ale no nie wymądrzaj się, tylko leć. A najlepiej to kulo mlyna. A, czekaj, a pamiętaj, koszyk zaraz oddaj. Jak babcie kocha, złoży pan na Lenia sukienkę. Trzeba wyżej podkasać. Wstyd takie ładne nóżki chować. Panie Poradzki, cicho, wystraszysz mnie. Panie Poradzki, ważna sprawa. Cyrk przyjechał. No? Prawdziwy karuzel, strzelnica. Trzeba światło podłączyć. Szef kazał. Jak się wypcha? Zaraz. Cyrk powiada? Cyrk. Obsiekny. No, Ferek, będziesz miał frajdę. Siadaj tutaj, Jula. Tu masz robaki. A ty jeszcze lepsza przynęta, co? Do widzenia, pan Doloniu. Panie Poradzki, zapomniałem. Babka kazała odnieść ten koszyk do fryzjera. Potem odnieść. Kiedy to miało być zaraz, a babka tego nie lubi. A... Ej. Dzień dobry, Poradzki. Dobrze, że was widzę. Mam do was interes. Słucham. Pół dzień coś tam ze światłem się zrobiło. Druga jak jasna cholera. Pewno źle podłączone. Sprowadźcie Krupskiego. Co tam Krupski? Będzie dłubał godzinę przy tym, co by 5 minut zmajstruje. Przesada. Od kiedy jesteście tacy skromni? No, więc ja. No dobra, przyjdę. O czwarte mamy do 8. Widzicie, ja bym się za nim nawet nie obejrzała. A on za tobą nigdy w życiu się nie obejrzy. Przestań, przecież to człowiek żonaty. Jak leci, mistrz Ryżyk? Witam, panie Poradzki, witam. Zapytałem żonę. Chodź. Mama przysyła ci koszyk. Tak, wiem. Idziesz do pracy. Do pracy. Spotkałam krężlówne. Naprawiłeś jej to żelazko? Żelazko. Naprawiłem. Tak. No co się znowu stało? Nic tylko. No. Widzisz, ludzie mają takie... Nie, daj spokój. Pamiętasz? O czym? No wiesz przecież dzisiaj. A, tak, rocznica ślubu. Przyjdziesz pan. Na pewno. Spotkamy się przed piekarzem po pracy, tylko... Nie bój się. Będę na mur. Rozumie pan dyrektorze, wszystko zależy od reklam. Jakby waszym przedsiębiorstwem zajął się ktoś oblatany w naszym mieście, to... A tak, jak moja babka wróżyła.
Nie widzisz, panie Rączka, że ta churysa niemożliwie sensowata. Grunt, panie dyrektorze, to dobra reklama. Jutro dzień targowy i tak nawali się ludzi, co nie miara. Równiej ten szlaczek, panie Rączka, równiej! Co tam dzień targowy? Przyjedzie parę wozów drugiego składnika, tak zwanego Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego? Włościanami chcesz pan zaspokoić względy kasowe? Tu trzeba kurka wodna najlepszego towarzystwa. Wypoziomowane. Jak drut. Zaflokowane. Na beton. Mogę panu zrobić tę przysługę, że porozmawiam w powiecie. Zna się tam wszystkich jak brać. Zatelefonuję też do Paszkowskiego, przewodniczący naszej Rady Narodowej. Poza tym Maćkowski, tutejszy doktor. W ogóle towarzystwo. Ten motor to i trzech dni nie pociągnie. Wytrzymał tyle, wytrzymaj więcej. Mogę panu naradzić okazję. Jest u nas taki motorek do sprzedania. Nowy, nowisieńki. Chodzi kurka wodna. Panie. Co pan nie wierzy? Zapytajmy fachowca. Pan Polacki, najlepszy w okolicy, chyba pan wie. Hej, Wiktor! Co takiego? Mówię, że ten ich motor to nasz szmyl. Za tutejsza maszynka widziałeś przecie. Jak ta lala. Czyściutka, śliczniutka, pierwszorzędna, nie? Pierwszorzędna, fakt. Wszystko leży w koszyku. Ile płacę? Policzę się z mężem, ma u mnie za naprawę radia. Ile? Nie wiem, zależy jak policzy. Co? Ach tak, dobrze, do widzenia. Panie majster, bijesz buki? Zaraz idę. Proszę, proszę. Ogórki mają ohydne w Warszawie, mówię. No więc jutro stąpi pan u mnie i pójdziemy obejrzeć. Dobrze, idziesz z nami? Nie, ja się na maszynach nie znam. A pójdziemy sami. Zalacjone. A teraz zapraszam panów do siebie. Znaczy gdzie? Moje skromne pod zarządem państwowym przedsiębiorstwo stoi przed parami otworem. Pierwszorzędny pomysł, to, Wiktor, idziemy. Nie, ja nie mogę. Helka? Wilka? Wawercia? Dupiś, umówiłem się z Krystyną, że wpadnę po nią wszyscy. Kaput z własną żoną się umawia. I tak nie zdążysz. To pójdę do domu, mam gdzieś taką daną okazję. Okazję? Że idziemy z niego i tak nic nie będzie. Własnej żony się boi. Boisz się, idziemy, dyrektor. A ty gdzie? Mi się podoba, rozumiesz? Proszę. No. O tak zawsze, samo serce. Kiedy przyniosły? Zostaw. Będzie dziś ten bal? No dobrze, dobrze. A ja kochana. Niech mama rozbierze małego. Dlatego zasar opalnik to nie tylko korzyści z karty górniczej. To przede wszystkim wielki zaszczyt, honor w budowie podstaw socjalizmu. Dlatego wzywamy was, przyjeżdżajcie do nas, czekamy z otwartymi rękami. Kopalnia da nam stanowisko, zarobek i świadomość własnej użyteczności.
to wam powiem. Znacie mnie! Pamiętacie, jak 6 lat temu wyjeżdżałem z naszego miasteczka? Portki w dziurach, plutno w kieszeni, a gębę miałem od taką. A teraz wyciągam do 2000 miesięcznie. Czas być. Dzieciaki w szkole. Pamiętacie? U księdza od kasynów krowy pasał. Do technikum teraz chodzi. Ludzie mnie szanują. Do rady zakładowej mnie wybrali. A mieszkania dajecie? Mieszkania też będą. Na razie hotel robotniczy. Ale budujemy już nowe osiedle. Mieszkania po 2 pokoje, kuchnia, łazienka. A kiedy będą te 2 pokoje z kuchnią? Za rok, najwyżej 1,5. Nie tam, czekaj tatka Radka. Moja pani widziałaś, pani co ten tam wygaduje? Przecież to słuchać nie można. Ula Boga, ula Boga, co ta koza wyprawia, oddaj. Panie Edziu. Musi pan zaczekać. A tam samo pomoc nie może czekać. Nogi beze mnie wyciągną. Już, lecę, lecę. Panie Edziu! Zaraz, zaraz. O, ale dzisiaj ruch w interesie. Haj, cyk, jeden raz wystarczy. Podwóz nie trzeba. Dobrze. Panie Edziu! Mój panie Edziu, proszę! Zaraz, laskawa pani, już lecę. To może ja pani doktorowi zajmę. Aż pani zostawi. Panie Edziu, albo się pan rozejdzie, albo ja pan więcej tu nie zobaczy. A co? Co się stało? Ja nie mogę, jestem pana całą klientką, żeby nie byle jaka praktykantka czasami. Zaraz, panie dobrodziejko, ja sam zdejmę maszynę. Niech mi pan oczy przetrzy, to nic nie widzę. Zaraz, no gdzie jest pani, tylko uspokoi się. No właśnie, no. No, spokojnie, spokojnie. Co? Pana nie będzie bolić? A idź pan na noczki kręci. Panie Edziu! O, coś dla ciebie. Kobiety przodownice. No próbuj, przecież u nas wciąż cię niby za ciasno. Wiktor! Wiktor! Daj spokój. Dość było wczoraj wieczór. Ciągle ta twoja babska zazna. Co to postrzelać człowiekowi nie wolno? Pierwszy i ostatni raz widziałem dziewczynę. Podała mi wiatrówkę, a ty... Ja nie o tym, Wiktor. No. Patrz. Jej, propaganda. A Niwińska też propaganda? Już jest majster. Owa, jednej się poszczęściło. Ta przynajmniej ma szacunek wśród ludzi. A ty go nie masz? A. Kryśka też? Źle ci tutaj? A tobie? Tobie dobrze, wiem. Czemu marzysz? Przecież kobiety nie jeżdżą na lokomotywę. A właśnie, że jeżdżą. A ja ci mówię, że nie jeżdżą. Jeżdżą, nie jeżdżą. Babciu. Czy babcia mogłaby jeździć na lokomotywę? Ja nie. A mama? Mama tak. Jakby włożyła spodnie, to tak. A widzisz? Zaraz blisko. Nawet obiadu zjeść nie dadzą. Przysłali po mnie. Stefańskiego? Tak. A co się stało? Światło w kinie nawaliło. Muszę lecieć. Nie czekaj się na mnie, to potrwa. Miał stary kaszlam, wiadomo, kamieniacz. Ale ledwie mu piersi święconą wodą natarłam, jak rękę odjął. Co pani powie, od razu? Od razu? Tak, ale woda święcona musi być od karmelitu. Bo u pary jest ksiądz patriot. Mamo! Czego? Niech mnie mama puści. Powiedziałam już, sama nie będziesz tam latać. Fu! Wstyd! Nie obraza boska. Młoda dziewucha w tym luna parku. A gdyby tak, panie Krysiu! Pani Krysiu, kochana, niech się pani ze mną wybierze. Dokąd? Do wesołego miasteczka. Tam tak ślicznie, karuzela, lampiony. Muzyka! Może innym razem, panie Ludko. A czemu nie dziś?
Mąż ma jakąś pilną robotę, może wcześniej wróci. Byłoby mu przykro. Nie, tam przykro. Staruszka pani Poradzka czy zakonnica? O, jakby pani Poradzka poszła, to ja mi się też sypnęła. Naprawdę ja... Chodź pani, co tam mąż? Im więcej się za chłopem oglądasz, tym mniej sobie takie zbawy robisz. O. Co? Pochuśta się, człowiek trochę i tyle. Krystyna, zostaw te głupstwa. Nie, to już nie są głupstwa. Jadę stąd. Dokąd? Do pracy. Na przodownicę się szykujesz? No dosyć, nie ma się czego złościć. Z tą karuzelą. Spotkałem Stefańskiego. Wracałem akurat z kina. Nie kłam. Jak kłamie? Kłamiesz, mam już tego dosyć. A? Dobra, ja też mam dosyć. Rób sobie co chcesz. Jedź, nie jedź, mało mnie to obchodzi. Jak się bida przyciśnie, to na piechotę wróci. No to się nie bój. A właśnie, że się boję. Tam nie będzie męża, który na wszystko daje. Jak? Tak. Przodownica od kręcenia loczku. Zostaw. Wiktor. Co? Niech mama będzie spokojna, jeszcze dzisiaj wróci. Proszę mi dać kolację. Wiktor. Mamo, ja ją znam. Wróci, nim skończę jeść. Thank you.
obywatelka? Ja do pracy. Proszę, tu jest skierowanie. Do nas? Tak. Ja bym chciała tam, gdzie pani Kowa. Znacie ją? Nie. Ale ja bym chciała też pracować na tokarni. Na tokarni? Musicie najpierw zapoznać się z Hutą. Praktykantka fryzjerska. To nawet pokrewny zawód. Odważna dziewczyna. Myśli pan? Poproszę o listę do wypłaty. Dla pani wszystko, panno Janeczko. Towarzyszka do pracy? Tak, ale ja nie jestem towarzyszka. U nas wszyscy towarzysze, partyjni i bezpartyjni. Jakie macie przygotowanie? Nie mam. No cóż, to trzeba będzie do pracy pomocniczej. Daj tymczasem na spaczkę. No trudno. Musicie zaczynać od początku. Trzeba się uczyć. Uczyć, towarzyszko. Można głowę stracić. Nowa? Tak. A dawno w fabryce? Wpadniesz pod buzy. Ale nie wpadłem. Aleś się zagadał. Nowa sprzątaczka, tak? A to to. A to. A to... Masz wodę. Ciągnij się, kierownik. Pierwszy raz na fabryce. Wszystkie takie same. Utrapienie z babami. Kto to był? Musiał, kierownik. Bardzo srogi. Nie, on tylko tak udaje. Biedactwo. Tak, taka praca. Znam to. A może by tak jakoś biedactwu pomóc, co? Zawsze kobieta kobiecie. A mogłaby pani? Pewnie. Mam tutaj kuzyna, Lwowy. Jest kierownikiem w zakładzie gastronomicznym. Nie? No to nie to. Porozmawiam z Wielkowskim, zna go pani? Nie. Najlepszy fryzjer. Od 15 lat nie czeszę. Mogłaby pani zacząć jako praktykantka, za pół roku, za rok, kto wie, może mogłaby pani samodzielnie klientkę uczesać. Zawsze pensja lepsza, no i można coś na boku zarobić. Nie, dziękuję pani. Ja jestem bardzo zadowolona z mojej pracy. Tak? No to jak pani woli. Pracę mam taką, jak chciałam. Dobrze zarabiam. Wyślę wam 500 zł. Mieszkam w dużym, jasnym pokoju. Niedługo już napiszę, żeby mama przywiozła Jureczka, za którym mi bardzo tęskno. Widziała pani, moja kochana? Znaczy, powiodło się, no, synowej. Chwała Bogu. No, a syn tak dunderował wszystkim naokoło. Opowiadał, że na piechotę do domu wróci. A teraz co? Ona na swoim postawiła, idzie w górę, a on... Co się z tym panem Wiktorem stało, pani Poradzka? Przecie to zupełnie inny człowiek. Wybiera się za panią Krystyną, co? Ludzie tak mówią. Wyjeżdża? Dobrze by było. Radzę wam wszystkim, odczepcie się ode mnie. Wiktor. A mamy nie głupie myśli po głowie nie...
zobaczyć. To patrz. No i coś tam zobaczyła. Co ci szkodził? Będzie uczyć, co? Żeby jej tylko nie przybyło. Hej, mądrale, mądrale. Przeszkadzanie! Nie widzicie, że to porządna dziewczyna? Tak, porządna, bo ci się podoba. Widać, zakochał się na Świątkowskiej. Nie ma do mnie listu? Nie, nie ma, nie ma. Na pewno podaliście zły adres. Napiszcie jeszcze raz do domu, sprawdźcie. Dziękuję, przepraszam. Spodziewałaś się, że przyjadę. Wiedziałam, czułam, musiałeś przyjechać. Musiałem? No jasne, przecież ty... My, Wiktor... No, dosyć tego gadania. Pakuj manatki, wracam. Co? A jak myślałaś, że się dalej będę śmieszał? Ja? No, co tak myślałaś? Myślałam... Ja myślałam, że i ty zostaniesz. Zwariowałaś? Wiktor, tu jest dobrze, tu można... Wiem, śmieci wynosić. Przestań, wszystkiego się już dowiedziałem. Chodź, nie mam o czym gadać. Właśnie, że mam. Jak chcesz, to jedź. Ja z tobą nie jadę. Do końca życia loczki zwijać. Nie. Ach, szkoda zresztą z tobą mówić. Wiktor, myślałam... Myślałam, że ty do mnie... Bo przecież... A nawet... Jeśli nawet już nie o to idzie. O co? Nieważne. O tobie mówię. To byłaby robota dla ciebie. I to jaka robota? Dla takiego fachowca jak ty? Nie. Sam byś zobaczył. Mieszkanie wydali. Widziałam tutaj mieszkania. Biało, ślicznie. Firanki w oknach. Nasz mały miałby się gdzie bawić, a babka... No ale ty... Krystyna... Ja tak za tobą tęskniłam. Jest przerwa w obwodzie wzbudzenia. No? Ja chłopak nosa, dobry fachowy. Dać mu siódemkę. Ja bym z tą siódemką zaczekał. Jest śliwa, niech decyduje. Trzeba rozważyć. Może zaczekać do jutra. Na co czeka? Dobry fachowy. No, poradzki. Zaczynacie od jutra. W siódmej grupie. Powodzenia! Zwariowała. W głowie się tym babą przewraca. Kierowniku! Nie będę przecież teraz to pogadał. Czemu? Wyszalaś chyba do komitetu lepiej. No a kiedy mi dacie odpowiedź? Puść kobietu. Utrapienie z babami. Kiedy? Piekarnia czy jak pogadamy? Kiedy?
utrafienie z babami. Plan mamy w garści. W tym roku nie będzie kłopotu. A jeżeli podwyższą? Podwyższą? Powiedzcie, wiecie coś? Oj, aleś ciekaw. Nie bój się. O, patrz na musiola. Nie pyta, nie gada, tylko sam. No i cieszy się, że mu pan rośnie. Uważaj, jak jedziesz. Utrafienie z babami. Czekasz od dziewczyny. Przecież jechała prawidłowo. Prawidłowo. Która kobieta to zrobi prawidłowo? Oj, musią. Nie jedną robotę baba lepiej zrobi od chłopa. Tak? To powiedzcie to tej mojej. Ucieszy się. Jakiej twojej? Co to? Masz kobietę? Wariowali. Jedna sprzątaczka na mojej hali chce się uczyć spawania. No i co? Jak to to? No zgodziłeś się. A wiesz, ja na twoim miejscu to bym się zgodził. Wyjdzie, nie wyjdzie, a spróbować trzeba. Wiesz, zaczynam się jutro uczyć spawania. Tak? Aha, Więckowski przyrzekł. Będzie ze mną zostawał przez parę tygodni po godzinach. Mówi, że to... Więckowski za bardzo dla ciebie laska. A, to dobry chłop. Wiktor, jesteś zazdrosny? No wiesz. Tak jakoś patrzysz. Ja wściekły jestem, a nie zazdrosny. Małżeństwo wściekłe. Na ławce się spotykać. Mam tego poziurki od nosa. Jutro idę do rady. I albo mi da zamieszkanie, albo... To ja pójdę z tobą. A po co? Zależy im na sprzątaczce? Ze mną to co innego. Mają fachowca, muszą mu jeść z ręki. A jak dostanę mieszkanie, to koniec z twoją robotą. Nareszcie będziesz siedziała w domu. Racja, panie, po racji. Święta racja. Kobiety miejsce przy ognisku domowym. Dziateczki, gospodarstwo. Mój nieboszczyk mąż żył, nigdy by mnie w głowie nie postało pracować. Ach, Krystiana, tak to myśmy nie... Towarzyszu Poradzki, szczerze wam radzę, wycofaj się do tymczasem. Miesiąc pracy w fabryce to trochę za mało. Musicie jeszcze popracować, wykazać się. Czym się wykazać? Nie wiecie, co umiem? Gadanie. Nie chcecie fachowca bez łaski. Oj, towarzyszu. Widzę, żeście w gorącej wodzie kąpany. No zastanówcie się choć trochę. Mamy dwa razy tyle ludzi, co przed wojną. Każdego trzeba przecież urządzić, nie? A kolejność obowiązuje. Nie zawracajcie mi głowy kolejnością. Za stary jestem na to. Każdy, nie każdy, a ja mieszkanie muszę mieć. Inaczej moje uszanowanie. Co tu się dzieje? A, to pewnie ta nasza sprzątaczka. No ta, co musią mówił. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No trzymaj mu! Tak, równo prowadź. No nie zamykaj oczu, fujaru. Równo. O tak, dobra. Dobra. Ojej, uważaj. Dobra, równo, tak. No. To na dzisiaj może będzie już dosyć. Wiem, przepraszam cię, ale
Zaraz lepiej mi idzie, rozumiesz? Dzisiaj przy spawaniu wszyscy mnie chwalili, a Więckowski... Daj mi spokój z tym Więckowskim. Wiktor! Z Więckowskim i samą fabryką. Dali babie spawak do ręki już szczęśliwa. Ktoś jej tam coś podpicował, a ona Wiktor, Wiktor. No pewnie, taką to można wziąć na chleb, ale nie mnie. Jak do tygodnia nie dostanę mieszkania, to tyle mnie tu będą widzieli. Wiktor! Tyle, rozumiesz? A ty pojedziesz razem ze mną. Ale... Pojedziesz już. Będzie jak ja chcę. Towarzysze, mamy do wykonania bardzo trudne zadanie. 15 tysięcy ton konstrukcji ponad plan. A bieżąca produkcja? Musi być wykonana. No nie damy rady. To jest zamówienie dla nowej huty. Apelujemy do was, do całej organizacji partyjnej. Pomóżcie nam. Musimy dostać pomoc w ludziach. Przeciwnie, pożyczamy nowej hucie kilku naszych najlepszych fachowców. No towarzysze, nie taka to straszna tragedia. Trzeba zmobilizować załogę, no i postarać się o jakich 20 spawaczy dla naszych warsztatów. Dobry sobie. Tylko skąd ich wziąć? A to już twoja głowa. My stawiamy zadanie. Trzeba nam 20 spawaczy i basta. Stawia zadanie, a ja 20 spawaczy wytrząsę z rękawa. I to tu na Śląsku. Gazet, chłopie, nie czytasz. Tu budują, tam montują. 20 spawaczy. Jednego może mi się uda. Syn mi się wczoraj urodził. Tylko że się jeszcze nie spytałem go, czy zechce zostać spawaczem. Zostaw te żarty, Slaboński. Zastanów się lepiej, skąd weźmiesz ludzi. A ty przeczytaj sobie jeszcze raz przy sposobności przemówienie towarzysza Bieruta o wewnętrznych rezerwach. Rezerwy? To było dobre, ale 2 lata temu. U nas to już nawet sprzątaczka spawa. Sprzątaczka? Zaczekajcie tu chwilę, zaraz wrócę. Musiał, musiał. Ile ta twoja sprzątaczka wyrabia? Jaka sprzątaczka? No jak jej tam, no porażka. Nie sprzątaczka, spawaczka. A wyrabia 120% normy. To dobrze. To bardzo dobrze. A rozum? Co ta twoja pracka ma? Rozum? Jak u kobiety. Oj, musiał, musiał. Poradzka. Słuchajcie, no poradzka, mam dla was pewną propozycję. Co takiego? Ale to, rozumiecie, poważne zadanie. A co? Czy nie podzielibyście się pogadać z innymi kobietami z naszej huty, żeby tak jak wy nauczyły się spawania? Jezus Maria. Jak to pogadać? No, jak to się mówi, zaagitować. Cóż to znowu nowego? Ze wszystkich kobiet chcecie spawaczki zrobić? No nie, nie ze wszystkich. Ale widzicie, przyszło do nas dodatkowe zamówienie z nowej huty. Bez nowych spawaczy nie damy rady. No akurat nie muszą być baby. Oj ci. No więc jak? Mogę spróbować. Widzicie, spróbować to mało. Trzeba by było od razu zacząć naukę. Może od jutra. Co? Dacie radę? No jak kierownik musiał, pomoże? Pomożecie, prawda? Pomogę, pewnie, że pomogę. Utrapienie z babami. Towarzyszko Danusiu, zapiszcie. Potrzebne mi są wszystkie dane o poradzki. Skąd przyjechała, w jakich warunkach u nas mieszka rodzina, no w ogóle wszystko. Aha, jeszcze jedno. Poślijcie jej rocznik wiadomości hutniczych i broszurę o spawaniu. Leżą u mnie w bibliotece technicznej. A wy dokąd, obywatelko? Na kurs. Na jaki kurs? Spawaczek. Co to, skończyliście? Odwrotnie. Nie zaczęliśmy. Jak to? A tak to. Kurs się nie odbędzie. Dlaczego? Zapała. Wcale nie poszło. A tak. Kurs się nie odbył. Po prostu żadna nie przyszła i tyle. I co na to poradzi? Co na to poradzisz? Nie poradzę. Zobaczymy. Ja im pokażę. Ja wam wszystkim pokażę.
Dzień dobry. To wy jesteście tym redaktorem naszej gazetki? Ja. To dobrze, słuchajcie, musicie mi pomóc. Ja chcę dać do gazety... Co? No, do kobiet wezwanie. Wezwanie? No, żeby się uczyły zawodu, bo u nas dla planu potrzeba spawaczek. A, co innego. To się nazywa u nas apel. No to niech będzie apel. Apel Krystyny Poradzki. Krystyna Poradzka, pierwszy spawacz kobieta, pracuje przy montażu konstrukcji dla nowej huty. Młoda spawaczka zobowiązała się dorównać starym, doświadczonym fachowcom swojego warsztatu. Ojej, zaraz tyle szumu. Wielka sztuka, każda by to potrafiła. No to spróbuj, warsztaty blisko. Popatrz, Wiktor. Czy to twoja żona? Poradzka. Pół roku w hucie i przodownica. Artykuł, duża fotografia. Pomyślałby, kto jest, o czym pisać. Pewnie, że jest. Pierwsza kobieta spawaczka. Jakbyś ty jako pierwszy mężczyzna urodził dziecko, to by o tobie też napisali. Nie wlazły, Tadek. A ja wam mówię, że po staremu było lepiej. Posprzątałeś kilka lat do szacunku przed kwalifikowaną robotą naprawdę. A dziś jak słyszę o tych szybkościowych przodownikach, to myślę, po coś ty się durnie tyle lat uczysz. Przeczyta taki podręcznik, idzie na kurs i robi to samo. To samo, a może i lepiej. Zrednie ci jeszcze mina, nie bój się. Posypią się teraz do nas zadania. Tak, zadania dawać to nie potrafią. Ale jak od nich czegoś trzeba, to... Nie. Szkoda gadać. W każdym razie na mnie nie liczcie. Saboński, słuchaj bracie. Czy u nas kobiety wiedzą, ile zarabia Poradzka? Dobrze by było, żeby się dowiedziały. Zygolanka Franciszka Sprzątaczka. 448,27. Proszę sprawdzić. Puszek Irena. Puszek Irena Placowa. 512,35. Proszę sprawdzić. Poradzka Krystyna. Poradzka Krystyna, spawaczka, 1654,63. Proszę sprawdzić. Ulanowski nie cicho. To nasz dorobek. Łazienka funkcjonuje. Tak. A gaz? Pali się. Woda? Leci. A drzwi domykają się? A jakże? Niemożliwe. No to wszystko w porządku. Proszę o podpis. Gdzie? Zaraz. Czy wy jesteście Krystyna Poradzka? Nie, to moja żona. Mieszkanie jest na jej nazwisko, sama musi podpisać. Krystyna! No więc, sprawa załatwiona. Łatwo powiedzieć załatwiona. A jak się speszy? Wielka sala, tyle ludzi. Wiecie, jak to czasem bywa, speszy się. No i co? No to już jest wasza sala. Porządnie przygotuję. Jasne, to nie żarty, narada kłótników całego Śląska. No więc pamiętajcie, załatwione.
imieniu waszej huty przemawia poradka. I tak to się stało, towarzysze, że wielka budowa, choć oddaleni jesteśmy od niej o przeszło 100 kilometrów, wpłynęła na rozwój naszego zakładu. Wzbogaciła jego pracę o nowe doświadczenia. Posła przedstawicielka Huty Bolesław, przodowica pracy Krystyna Poracka. Napotykaliśmy w naszej hucie na wielkie trudności w związku z brakiem fachowców. 1/3 naszej załogi to są kobiety, prawie wszystkie niewykwalifikowane. Bardzo trudno było przekonać kobiety, żeby się wyuczyły fachu, ale ten strach został u nas pokonany. I dziś na naszym oddziale pracuje już 12 spawaczek. I wszystkie przekraczają normę. Dajemy sobie radę na naszej hucie? My kobiety i mężczyźni rozwijamy naszą socjalistyczną produkcję. Trzeba pomóc jej pytaniami. Wszyscy dążymy do wykonania. Co zrobiliście, żeby zharmonizować produkcję waszych warsztatów z planem montażu na nowej hucie? Czy pomyśleliście o tym, żeby stworzyć odpowiednie warunki kobietom, które poza pracą szkolą się zawodowo? Na zadane pytania odpowie sekretarz Komitetu Fabrycznego Huty Bolesław, towarzysz Zapada. Słuchajcie, co jest właściwie z tym jedzeniem? Mamy własne gospodarstwo i hodowlę ryb, a jedzenie pod psem. No ludzie się skarżą. Myślicie, że wszystko da się tak zrobić od razu? Nie dajemy jeszcze rady. Brak kontroli. O, trzeba bardziej samokrytycznie, kierowniku. Towarzysz przewodniczący ma rację. Ale zmieni się, towarzyszu, na pewno się zmieni. Nasi robotnicy muszą w pełni korzystać z dobrodziejstw. Dobra. Wejrzycie i wy w tę gospodarkę. A szczegóły omówimy później. Dobrze, że was widzę. Mam do was pewną sprawę. Ja do was też. No nie dałam rady. A czyja to wina? Kto mi kazał przemawiać? Ja się nie pchałam. Przodownica na pokaz. Do współzawodnictwa byłam dobra. Do użerania się z babami też. Myślicie, że ludzie nie wiedzą? Przez kogo to wszystko? Pytaliście się mnie. Właśnie chcę się zapytać. Chcemy was wysłać do technikum dla przodowników pracy. Zgadzacie się? Nauka 2 lata. Wynagrodzenie? Średni zarobek ostatnich 3 miesięcy. Po ukończeniu technikum możecie się kształcić na inżyniera. No więc jak? Niech mi mama da co zjeść. Zmęczona jest. Ty się pętałaś do tej pory. Chyba teraz ci już na żadne narady nie ciągną. A jak do ciebie mówię, to nie czytaj. I tak ci z tego nic nie przyjdzie. Kto wie? Przestań czytać, ale to już. I to ci przeszkadza. Wszystko ci przeszkadza. A może gdybym więcej czytała, ale co to ciebie obchodzi? To się mnie czepiasz.
No nie udało ci się, to moja wina. Myślałem, że ci wszystko tak łatwo przyjdzie. Mnie było łatwo. A kto od rana do nocy śmiecie wynosił? Kto noce zarywał, żeby się czegoś wyuczyć? Spróbowałbyś tak. Nie. Ja na takie próby nie mam ochoty. No pewnie, ty jesteś wygodny. Na ty mnie nie ucz. Sama pokazałaś, co umiesz. Właśnie. I dlatego teraz dopiero się zacznę uczyć naprawdę. Co? Jadę na 2 lata do technikum. Dość tej historii. Nigdy nie pojedziesz, rozumiesz? A ja ci mówię, że pojedzie. I mama też? Pojedzie. Zasłużyła sobie na to. No nie, chyba. Ej, panie, panie! Panie, gdzie tu? Wiktor, orre, ty bracie! Szukam cię już od 2 godzin po tych wertepach, ale mieszkacie? Gdzie psy dobranoc mu? Skąd się tu wziąłeś? Skąd? Księżyca kurka wodna. Zamiast się ucieszyć starym kublem, będzie wda, skąd się wziąłeś? No? No co, nie będziemy chyba tak stać. Pokaż te swoje pałace. Co? Starego przyjaciela nie chcesz przenocować? A, rozumiem, Krysiunia nie bardzo mnie kocha. Teraz cię podobno już zupełnie zawęciela, odkąd jesteś u niej na utrzymaniu. Coś się zwariował? Zaraz, 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 nie denerwuj się, ludzie u nas tak gadają. Podobno się tu całkiem fajnie urządzili. Przyjechałem się rozejrzeć, ja wiem, może ja się urządzę. Na Śląsku, bracie, jeśli o te rzeczy idzie, tak. No co, Wiktor, no nie będziemy tak stać. Mogę przecież zajść na chwilę do ciebie, nie? Chyba nas ten twój żandarm tak mnie wyrzuci od razu. No tak, ale... Ale co? Świeża rozróbka z żonusią? No, to przyjdzie się przenocować na dworcu. Albo na ławce. Macie tu taki park? Czekaj, no. Co? Chodź. Niestety nic na to poradzić nie mogę. Nie wolno mi nocować obcy. No ale to kolega, przyjaciel. Ja obcy, pani kierowniczko, proszę na mnie spojrzeć. Może być bardziej swój chłopak? No owszem, nie przeczę, ale pan nie pracuje w tutejszej hucie. No co, dziś nie, jutro mogę pracować. No niby tak. No więc o co chodzi, pani kierowniczko? No, rzeczywiście trudno mieć biurokratyczny stosunek do ludzi, a zwłaszcza do tak miłych ludzi. Prawda? No cóż robić, może się to znajdzie. Jak to dobre serduszko, zechce spokoju na głowa. Janeczko, popiluj za mnie adapteru, a pan może popiluje tej ślicznej pani, bo my będziemy szukali. Na pewno znajdziemy, co trzeba. Prawda? Chyba tak. Poradzki jest. Bardzo mi miło. Naprawdę bardzo mi miło. A czy pan tańczy? Owszem. A dobrze? To może spróbujemy. No, ale... Pozwalam panu w drodze wyjątku zatańczyć w tym stroju. Chwileczkę tylko zmienię płytę. Uwaga, tu są 3 stopnie. Zawsze boję się po nich schodzić. Sama, ale z kimś takie ramię to pewności... Panie, chwileczkę, łóżeczko już jest. Teraz by się przydała jakaś praca, tylko nie ciężka. No, 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 no. Do pracy też pan taki skory? Zależy to jakie. No, bo mogłabym pana polecić. Umie pan prowadzić? Pierwszorzędnie, ale co? Samochód. Potrzebny nam dobry szofer do OZN. Szofer? To chłopczyk zagarażował mnie. I to wesoła kurka wodna. Tak. Ale to znaczy? A ja myślałam w pierwszej chwili, że pan jest urzędnikiem. Ja? No jestem, ale... Nigdzie się pan nie udziela? A dlaczego? Naprawdę tutaj nie brak miłych ludzi. Ja na przykład mam takie małe kółko znajomych. Gdyby pan chciał do niego wejść. Świetnie pan tańczy. Bardzo lubię tańczyć z dobrymi partnerami. Ma pan w swoich warsztatach telefon? Mam. A pani? Naturalnie, ja przecież pracuję w biurze. Po tańcu będzie pan mógł zanotować mój numer. 25-12.
A towarzyszka do kogo? Ja przyjechałam i szukam... Właśnie nie wiem, jak się nazywa. A ja wiem. Krystyna Poradzka. Przodownica pracy z huty Bolesław. Tak, to ja jestem. Pójdziecie na drugie piętro. Pokój numer 71, naprzeciw schodów. Pokój macie wy dwójkę z Batorską. To najlepsza uczennica na Wydziale Chemii. Dziękuję bardzo. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mnie tu skierowali. Śmiało, wprowadzajcie się tam. Wszystko dla was przygotowane. Przepraszam bardzo, że tak późno. No ale tak wypadło. Nie szkodzi, nie przepraszajcie. Ja też wam będę do późna świecić. Za tydzień egzamin z chemii organicznej, a mam jeszcze masę materiału do przerobienia. To zdejmijcie wreszcie ten płaszcz. Przecież jesteście u siebie w domu. Chęć już w technikum papier z ministerstwa wysłano. Dobrze, dziękuję. Dyrektorem technikum. Cichoń? Cześć. Tu zapała z Bolesława. Więc słuchaj, posyłam wam skarb. No, może ukryty, ale skarb. Ma tylko 4 oddziały szkoły powszechnej, ale za to ciężką szkołę życia. Dajcie ją na kurs wstępny, tak? No i korepetycje. No tak jak dla tych paniczów, coście ich przed wojną uczyli. Co, nie uczyliście? Nigdy? Dobrze, dobrze, wiedziałem o tym. Dobrze, dobrze. Dajcie mi jeszcze sekretarza POP. Procek, to do ciebie. Procek, słucham. Przyjechała tam do was Poradzka. To ta, co ją tak zatkało na naradzie. No jasne. Poza tym ma ciężkie życie w domu. Tak, z mężem. Dobrze. Dobrze, zadzwonię. Zaczniecie od kursu wstępnego. Chodźcie, zaprowadzę was tam. A teraz dla rozwiązania zadania prosimy do tablicy towarzyszkę Poradzką. Fabryka X przewidywała w trzecim roku planu sześcioletniego wyprodukowanie 40 657 ton gwoździ. 40 657. Dzięki wysiłkowi załogi wyprodukowano faktycznie 51 200 ton gwoździ. 51 200. W ilu procentach fabryka X wykonała swoje zadanie? Zaczekajcie. Od czego tu trzeba zacząć? Kwadrat
przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych. Kwadrat przyprostokątny równa się sumie kwadratów przez... Może was przesłuchać? Nie, nie, ja sama. We dwójkę byłoby łatwiej. Już wam powiedzieli. Co? No, że nie daję sobie rady. Nic nie wiem. No jak? Nie, nie. Obejdzie się. Bez was. Moja złota. Co wam strzeliło do głowy? U nas nikt nie ma czasu na laski. No, po prostu. Wam będzie łatwiej, a ja sobie powtórzę materiał. Mnie tu na początku także bardzo pomogli. W pierwszych tygodniach tak mi szło, że już chciałam wracać do pary. To popatrzcie. Kwadrat przeciwprostokątny równa się sumie kwadratów przyprostokątnych. Tak? Jasne? Czyli C kwadrat równa się A kwadrat plus B kwadrat równa się 1/6. Albo sinus alfa równa się D duże minus D małe dzielone przez 2. S. Obie średnice D duże i D małe muszą być mierzone dokładnie w płaszczyznach prostopadłych do osi stożka. Dziękuję. Poproszę obywatela Krawczyka. Popatrzcie, ile można zrobić przez jeden rok. Jeżeli się bardzo chce. No nareszcie będziesz miał porządny garnitur. A ja cały rok musiałam cię odrobić. Oj, porządeczku. Panie Kazimierzu, marynarka lekko wcięta. Porządeczku. Stale pan robi za długie rękawy. Porządeczku. Ramię mnie pan tak nie wypycha. Spodnie 22 centymetry. Porządeczku. No już dosyć. Jurek jest zmęczony. Będziesz przecież pracował w biurze. Musisz mieć przyzwoity wyjściowy garnitur. Właśnie, Jureczku, kochany, zjedz jeszcze czekoladkę. Panie Poradzki, naczelnik pana prosi. Wszystkie wasze zestawienia zostały zwrócone. Jak to się stało? Przecież pracowaliście w jakimś biurze. Prackowski ze zbytu twierdzi, że macie odpowiednie kwalifikacje. Jakie? No i ja... Nie macie się co usprawiedliwiać. Nie mogę tego tolerować. Inni za was pracować nie będą. Wy musicie zacząć od początku. No, dosyć na dzisiaj. Jeszcze tylko ten ściągacz zakończył. Ale wieczór obkuwałaś, czas spać. Kiedy ja przy takiej robocie odpoczywam. Tak mi się jakoś wydaje, jakbym była bliżej dziecka. Ale tylko ten ściągacz, pamiętaj. Ale zleciał, co? Prawda, że to mąż tej Poradzki? Tak, ale co z tego, kiedy sam nic nie umie? Halo, słucham. Dobrze. Zaraz poproszę. Kolego Poradzki, telefon do was. Huta Bolesław dzwoni. Halo? Ja nie przychodzę. Bo nie. Będę czego przed teatrem. Do widzenia.
na balkonie? Bo mąż tej poradki pracuje ze mną. A tak nie poradka skróć. Różniczka z huty. Co dzień do niego dzwoni. Dobry wieczór, Krysiu. Nie przywiozłaś dziś bielizny do prania? Mamo, Wiktor ma kogoś? No cóż ja ci mogę powiedzieć? Chyba to jedno. On ciebie nie wart. Czekam na niego. Mały śpi? Śpi. Służę pani starsza. Administracja. Za darmo się nie mieszka. No po cóż mi to paskudztwo? Jakie paskudztwo? Świeże rybki. Prima sant paskudztwo. Jak Wiktor na tym nowym urzędzie zarabia paręset złotych miesięcznie, to i takie rybki dobra rzecz. Na wiele ryby nie stać, pani starsza. O co, kurka, bo... No chyba ci Wiktor mówił, że u was mieszkam. Chwilowo, tylko chwilowo. Zaraz nabywam mieszkanie, wiesz, nieźle mi tu całkiem leci na Śląsku. Mamo, Wiktor zmienił pracę? Nic ci o tym nie mówił? No jak to za urzędnika teraz prosperuje, kurka wodne. Jedwabne rękawiczki nosi, język pod znaczki podstawia. Pójdę już późno. Czekałam na ciebie. O, przypomniałeś sobie o mnie. Chciałam z tobą porozmawiać. Proszę. Możemy porozmawiać, chodź. Dokąd? Do domu. Z tobą chciałam mówić, nie ze Stefańskim. Chodziłaś na przeszpiegi. Co robi ten łobuz w naszym domu? Naszym? Teraz to jest tylko mój dom. Tu jest w Bytomiu. Póki jesteśmy małżeństwem... Jakim małżeństwem? Chyba na papierze. Żona powinna być przy mężu i przy dziecku, po to się ma. A nie po to, żeby się wluczyła po świecie. A jak ci z tą włóczęgą dobrze, to wracaj do swojego technikum. A mnie daj święty spokój. Wiktor, herbata stygnie. Idę. Wiktor to dobry chłop, tylko miękki. Wszystko zależy od tego, w jakie ręce się dostanie. Tym rączkom można zaufać. Wiktor ma żonę. Co to tam za żona, to nie dla niego. Jemu by się przydała taka żona jak pani. A więc jak? 10% stoi? Nie, powiedziała 15 i koniec. Kurka wodna, za co 15? Ja ponoszę całe ryzyko, a pana Janeczka tylko pośrednictwo. Bez tego pośrednictwa, żeby był tam z szoferski pensji. A pani nie miałaby tego pierścioneczka i tego kostiumu z eksportowej setki. Panno Janeczko, rączka rączkę myje, nóżka nóżkę wspiera. No to nie kłóćmy się, 15% i koniec. Dobra, ale waruneczek. No? Pojedzie pani po towar razem ze mną. Wie pan? Czy to jest zajęcie dla kobiet? Ja nie dam rady tym razem sam. No to Wiktor panu pomoże. Wolne żarty, Wiktor. Wiktor, on się na taki interes nie da namówić. Na pewno? Na pewno, 100%. Już ja go znam. Nawet jeśli ja go o to poproszę? Tak długo gadałeś o siebie czekać. Myśmy tu cały czas gadali o tobie. Siadaj. Nie mogę, muszę Jurka odprowadzić do domu. Idzie z nami? Tak, idę. Utrapienie z tym bachorem. Czekoladek za Jureczkę zapomniałam. Dziękuję, do widzenia. 15. Z rozbiciem czasów przygotowawczych, pomocniczych i maszynowych. No i wyobraź sobie, że nie omyliłam się ani na sekundę. Ty moje cudo, kochanie. Cześć. Popatrz, ona znowu czeka. Krystyna, nie przywitasz się z moim mężem? Zygmunt opowiadał mi właśnie, jak sprawuje nowy dyrektor, ten, który zna moje miejsce. Maryszko, poradka, ktoś do was. No, Wiktor.
Dzień dobry, Chris. Babka prosiła, żebym cię go przywiózł. Dziękuję ci bardzo. Chodźmy. No, podoba ci się? Jeszcze? Jeszcze? A nie dam? Da. Słuchaj. A jak tam u ciebie? Wszystko dobrze? Dobrze. U nas mówią, że masz objąć kierownictwo warsztatu. Mamusią? Musiałeś jest w Nowej Hucie. Tak? Pewnie znowu tam gdera. Utrapienie z tymi babami. A ja jeszcze coś mam dla syneczka. Te takie. Ciocia mi daje lepsze. Czekoladowe. Ciocia. Ciocia Janeczka. Ciocia jest dobra. Ciocia kocha Jureczka. Wyjeżdżam. Wyjeżdżam, słyszysz? Widzę, nie krzycz. A nie wydaje ci się, że dyscyplina nauki obowiązuje nas wszystkich? Daj mi święty spokój z twoją dyscypliną. Ty nic nie rozumiesz. Ja nie mogę stracić mojego męża i dziecka. Ja muszę ratować mój dom. Ach, ty tego wszystkiego nie rozumiesz. Jedź, spróbuj. Może on zrozumie, przecież cię kocha. A jeżeli nie? Krystyna, egzamin za tydzień. No długo jeszcze? Jeszcze chwileczkę. Słyszę, to już od pół godziny, a tymczasem Stefański zajedzie. Nie bój się, zdążymy. Mówi Stalinogród, godzina 10:15. Podajemy wiadomość lokalną. Dziś rano wyjechała do Warszawy wycieczka techników i przewodników pracy z Huty Bolesław. Wycieczka zwiedzi stolicę, a wieczorem... Ci na pewno nie jadą ciężarówką, tak jak my. Autokarami położą nierobów. Nierobów? Ty za nich pracowałaś? Pituś, co ci się stało? Nie, nic. No chodźmy już nareszcie. No tak, nie mówiłam? Macie wycieczkę. Zawsze tak jest, gdy ktoś chce lepiej niż dobrze. Hela. Hela, hela. Autobusem bylibyśmy już dawno na miejscu. Ale wy samochodem. Macie teraz samochód. Jak pan Stefański powiedział, że zajedzie, to może być pani całkiem spokojna. Moja złota. Myśli pani, że to tak łatwo auto służbowe z Huty skombinować na niedzielę? Zobaczycie, że nie przyjedzie. O, no i przyjechał. Powiedziane, dotrzymane, zajechane. I antre do limuzyny. Ja za chwileczkę, sekundę, już. Pani będzie łaskawa, proszę. O, tak. Nie, sekundkę, sekundę, ja Janeczka. Żona moja. Wieczkę, no już, proszę bardzo. O, dobra jest, tak. Anna Przocik. Słuchajcie, Batowska. Co jest właściwie z Poradzką? Nic nie jest. Wyjechała, wróci za kilka dni. No tak, ale... Młodzi jesteście, towarzyszu Procek, nie wszystko jeszcze rozumiecie. Ej, chyba rozumiem. No ale przecież tak nie można, Batowska. Za 5 dni egzamin. No więc w porządku, wróci i zda. Nie wierzycie?
A ja wam mówię, że tak będzie. Wzięłam za nią na siebie odpowiedzialność? Wzięłam. Chyba przyznacie, że was jeszcze nie zawiodłam. No tak, ale przynajmniej powiedzcie mi, co się z nią dzieje, Julia. Ważne sprawy. Rodzinne. Wystarczy? Pan kacerek Pilsnerek czy jasne? No. I... Ja piję... Wodę. Czystą wodę. Tak. Zrobi się. Tylko żeby była zimna. Czysta woda raz. Ja ten kawa... Wodna na śmierć byłbym zapomniał. Szanowne towarzystwo będzie musiało wytrzymać bez mojej osoby jakieś 2 godzinki. Czemu? A, wyjazd służbowy. W niedzielę? Tak, no cóż, służba nie drużba. Wiktor, pojechałbyś ze mną, pomożesz, prędzej wrócę. Dasz sobie sam radę. Ale przyjaciel... Wituś, pan Stefański był tak uprzejmy, że wytrzasnął samochód, a ty tak, to nieładnie. Moje Janka. Wituś nie wypada. Jakaś przyzwoitość obowiązuje. No dobrze, już dobrze. Szalałem. No, trzeba ci przyznać, żeś tego Porackiego troszkę oskrobano. Ale już jeszcze... Może być pan całkiem spokojny, panie Kasiku. Ja mam zaufanie do Janeczki. Że jak ona się do niego zabrała, to go nie wypuści, aż zrobi z niego człowieka. Czekałem, czekałem, a tu nic. Do kościoła przez was nie zdążyłem. Myślałem, że już nie przyjedziecie. Ostrożnie. Dobra. Gotowe. A teraz podwieziecie mnie do szosy. Siadaj, pani, jazda. Też pomysł, żeby w niedzielę to świństwo woził. W niedzielę najlepiej. Kontrola mniejsza. Jaka kontrola? Jaka kontrola, pytam? Panie złociutki, co pan wariata ze mnie strugasz? Ale w butelkę to mnie porządnie nabijać. Tak, u mnie ryba najlepsza. A co mnie ta blondynka daje? Szkoda gadać. A jakby tak, nie daj Boże, złapali. Skąd ryba? Ode mnie? Kto za kradzież będzie siedzieć? Ja. Wysiadać! Panie kochany, a w tędy pieniędzy to... Jutro! Kontrola, poproszę kartę wozu, prawo jazdy. Wszystko jest w porządku, panie władza, proszę bardzo. Prędzej, prędzej. Puchnąć. Nawet nie pił. A dlaczego jedziecie z niedozwoloną szybkością?
Nie znacie przepisów drogowych? Znam, znam, panie władza, tylko że to tak specjalnie nam wyjazd już powydali w niedzielę, a mój pomocnik tak mnie popędzał, gdzieś pieszy do żony. Wjeżdża do technikum. Wie pan, to jest ta słynna przodownica, Poradzka. A, Poradzka? To wy jesteście jej mężem? No dobrze, jedźcie. Ale na drugi raz uważajcie. Czołem, panie władza! Choć raz nam się ta twoja żona na coś przydała. Zatrzymaj wóz. Zatrzymaj wóz. Weź tu. Co je? Co? Wiktor! Wiktor, nie wygłupiaj się, no wsiadaj, no. Już ci odpuszczę to, żeś mnie tam drzepnął niewinnie, ale przecież ja nie dla siebie to robię, tylko dla twojej Janki kręcę. No to ona tym kombinuje z Lucy. Wiktor! No, no Wiktor! Cicho, Jurek gdzieś marudzi. Ledwo zasnął. Chory? Kaprysi. I to też będziesz? Będę, syneczku. Będę. Słuchaj, musisz mi przechować towar. Mało ci było na szosie? No nie wygłupiaj się, no zachowałeś się jak cham, ale ci daruję, ale towar musisz mi przechować. Złodzieju. Zaraz. Jak złodzieju, to ze spółką. A za jaką forsę chodziło się po knajpach, kurka wodna? A za to się bawiłeś z Janką, co z nieba brała? Dotychczas to żeś zamykał oczki, a teraz to... Wiedziałem. On, bo cię zabije. Powoli. Ale towarek to się ze mną dzisiaj przywiozło, co? Tak, iś uczciwe, ale na szosie przed milicją jednak nie sypnąłeś. Zgrywasz bohatera, jak wszystko wyjdzie na jaw, to co? Bytle, ja sam powiem. Niemożliwe. Tak ci się śpieszy do kryminału? Ej, bracie, taki głupi to ty nie jesteś. Autobus 6.20. No tak, wiem, jedziesz. Tak, jadę powiedzieć, że koniec. Gwiżdżę na dyplom. Krystyna! Ale niech się mama nie wtrąca. Sama wiem, co tracę. To jego wina. Nie jego. To moja. Tu powinna być z wami, z Wiktorem. Znam jego charakter. Nie mogę do tego dopuścić. Krysiu, ja jego matka ci mówię. Szkoda. Ja go kocham, mamo. No tak.
Można się było tego spodziewać. Od dawna mieliśmy podejrzenie. Zaopatrzeniem było coraz gorzej. Teraz mamy dowody. Przekażemy sprawę milicji. Ale towarzystwo, toście sobie dobrali. Ja nic nie wiedziałem. Nie chcieliście wiedzieć. Łatwiej było oczy przymknąć. Mąż Poradzki, takiej dzielnej kobiety, pierwsza w technikum. I kocha was. Ładnie was wykierowali. I to kto? Wybitny mechanik bawi się w kiepskiego urzędnika. W dodatku ze złodziejami przystaje. Właściwie to wy powinniście też na te szwindle odpowiadać. Ale gdzie... Zostawcie. Już ja wiem wszystko. Słaboński? No jak tam z ekipą? Ilu partyjnych? Dobrze. Wyjeżdżacie jutro. A, no brak. No, ja wiem, że trudno o dobrych fachowców. No tak, musi być doświadczony elektryk. No pewno, na montaż do nowej huty musimy wysyłać ludzi pewnych zapalu i odpowiedzialnych, no naturalnie. A jak to długo ma potrwać? Miesiąc. No dobrze, może nawet mógłbym wam pomóc. Może być zaraz. Zapiszcie. Jedzie Wiktor Poradzki. Krystyna! Dopiero co wyszła. Jedzie autobusem, 6:20. Wiktor! Proszę. Ostrożnie, panie, gdzie się pan da? Proszę pana, niech się pan odczepi. Całą siatkę mi pan porwie przy... Proszę pana. Proszę pana. Nie wklepuję się do autobusu w czasie biegu. Proszę za bilet. Krystyna! Tak. Muszę ci coś powiedzieć. Co? Do. Wieczorem wracam. Tak. Wieczorem już nie będzie. Zostań w domu, jadę po rzeczy. O jakie rzeczy? Wracam do domu na stałe. Po co? Pan wysiada? Tak, tak, słuchaj, zerwałem ze Stefańskim. No proszę. Zaraz, zaraz, musisz zdać wszystkie egzaminy. Ale mnie można... Jak zdasz na depeszu, adres Nowa Huta. Proszę mnie przepuść. Za miesiąc wracam, do fabryki, rozumiesz? Wiktor. Bolesław Bosku. No. Czy możemy już ruszyć? No, bądź zdrowa. Powodzenia. Powodzenia, Wiktor. Widzisz coś? Nie. Nic nie widać. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Aha. Co widzisz? Nic nie widzę.
No widzisz. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard. Wszystkie Ryśki to porządne chłopy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.